Właśnie wyszliśmy z Jaroszowca. Dlaczego Jaroszowca? Ponieważ sama wieś, pewnie to jest wieś, chociaż może nie, no raczej wieś, jest położona niedaleko Olkusza i dlatego stacja została nazwana Jaroszowiec Olkuski, ale mimo wszystko sama w sobie wieś nazywa się Jaroszowiec i dlatego wyszliśmy z Jaroszowca, ale już opuściliśmy stację kolejową Jaroszowiec Olkuski. No i dalej wzdłuż drogi po chodniku z ładnych kostek poruszamy się do Kluczy. No, raczej do Kluczy. A następnie do głównego obiektu zainteresowania tego filmu, ale na razie jeszcze nie będę mówił, o co chodzi. Chociaż bardziej obeznani z tematem ludzie mogą się domyślić po tytule, ale to nie każdy, nie każdy. No właśnie, wchodzimy do miejscowości Klucza i jednocześnie do terenu zabudowanego. A tutaj zmiana strony chodnika. Oczywiście bez przejścia dla pieszych, ale pewnie jest to tak zrobione, bo nie chcą tamować ruchu drogowego. Rozglądamy się, żeby na pewno nic nie porusza się tą drogą i zmieniamy stronę. A tam już czeka na kierowców ograniczenie dla... czeka na kierowców ciężarówek ograniczenie do 30 km na godzinę. O, a tu już jadą pojazdy. Dziękuję Państwu. Widzimy się w głównym punkcie miejscowości Klucze, czyli chyba trójwrotowym skrzyżowaniu bądź rondzie. No, teraz już znajdujemy się w centralnym punkcie miejscowości Klucze, czyli w czterowrotowym rondzie, a my właśnie przez ten czwarty lokalny wlot kierujemy się w tę stronę. W kierunku, no właśnie, w kierunku czego? Dowiedzą się Państwo pewnie już na następnym ujęciu. Z tej strony mamy piękny widok na miejscowość Klucze. Widok od góry. Tutaj mamy wieżę, której strażnicy lesi wypatrują. Czy gdzieś się w lesie pożar nie bawi? Albo może coś podobnego. Czy się nic złego po prostu nie dzieje. A tam jeszcze nie widzą, ponieważ obiektyw kamery trochę oddala wizję. Ale ja już na żywo widzę. W tle jest jakaś elektrociepłownia, ale oczywiście nie o nią się dzisiaj rozchodzi. Widać dużo samochodów. Pewnie coś tam jest w dole. A co no właśnie, jakoś widział? Widział. Przed chwilą było chwilowe ujęcie. Jak ktoś jeszcze nie wie, to się będzie już widział z nami na dole. Na samym dole. Proszę Państwa, powiedziałem, że będziemy się widzieć na... Zbieramy się dalej, dzióbki? Że będziemy się widzieć na dole, ale taki piękny widok, że nie mogą sobie odpuścić kręcenia w tym miejscu. Jest to pustynia bandowska.
Znajdujemy się na terenie województwa małopolskiego. Nie, podam miejscowości Klucze. Jest właśnie coś takiego. Dwie pustynie. Rozdzielone laskiem. I jest to pustynia Błędowska. Bardzo ciekawe miejsce, oszlakowane, a więc udajemy się za chwilę tam żółtym szlakiem, przechodzimy tam pod jej koniec, dokładnie w tamte miejsce i udajemy się dalej w kierunku linii 606, ale w kierunku przystanku linii 606 Błędów Szkoła. Ale co ja tu chcę poruszyć temat? Co prawda sama pustynia jest oszlakowana, bardziej oszlakowane jest do niej dojście. Jednak jak widać w niektórych miejscach wszystko odbiega od normy. I jak widać można tutaj ludzie są rozsiani po całej pustyni, jeśli w niektórych miejscach. A więc nie tylko w miejscowości, nie w miejscach, przepraszam, gdzie są szlaki. To tyle z góry. I już na następnym ujęciu widzimy się na dole. Także proszę Państwa, jesteśmy właśnie tutaj na pustyni Błędowskiej, na poziomie już tutaj właśnie gruntu, że to tak nazwę. I kierujemy się w stronę jakiegoś takiego miejsca odpoczynkowego. A pustynia, jak pustynia, bardzo dużo piasku, a tam jakiś fajny komin jest. Ciekawe czego to komin. Ja może za chwilę zrobię research. Jak właśnie tam się zatrzymamy. A my tutaj popatrzymy na piękne widoki tej pustyni. A jak już to zrobimy, będziemy się kierować w stronę przystanku linii 606 Błędów Szkoła. Umawiamy się tak. Państwo dostają teraz na jakiś czas fajny widok w tamtą stronę pustyni. A ja robię research. I chwilowe wypoczynek. Robię research i odpoczynek, jak już mówię. Tylko Państwu na następnym nagranie powiem, co to za komin. Jak mówiłem, że powiem, to powiem. Komin należy do kopalni Jaroszowiec. Tak, tak, tak. To dokładnie ten sam Jaroszowiec, w którym byliśmy. Z stacją o nazwie Jaroszowiec Olkuski. A my kierujemy się w tamtą stronę. Pustynią po to, aby ostatecznie dojść do lasu,
a następnie do przystanku Błędów Szkoła. Proszę Państwa, to nie jest staw, to jest rzeka, jest to Biała Przemsza. Tutaj nie płynie, dalej tam rozdziela tę pustynię na dwie części. A my idziemy dalej, jak już mówiłem, w kierunku przystanku Błędów Szkoła. To jest ostatnie ujęcie pustyni dla Państwa, ponieważ od... No, już za chwilę zaczynam od niej odchodzić i będziemy już iść typowo tym oto żółtym szlakiem do przystanku Błędów Szkoła, znajdującego się na ulicy Żołnierskiej w dzielnicy Błędów. Jest to dzielnica Dąbrowy Górniczej. Także dziękuję Państwu. Widzimy się albo jeszcze gdzieś na trasie żółtego szlaku, albo już na ulicy Żołnierskiej na przystanku Błędów Szkoła. Tak jak Państwu mówiłem, nie widzimy się bezpośrednio na przystanku Błędów Szkoła, tylko na razie po środku trasy. To jest Biała Przemsza, którą już widzieliśmy wcześniej. A ja Państwu pokażę teraz taki ciekawy znak, ja go miałem od tamtej strony, a teraz idziemy w drugą stronę. Tak, to jest ten znak ostrzegawczy, który można zobaczyć tu. I znowu, ci co myślą logicznie, mogą się spodziewać, że co to za znak, nie? Tereny podmokłe, takie bagienne trochę. Tutaj droga, więc już pokazuję ten znak. Spodziewam się, że to jest ten sam znak, bo jest znak ostrzegawczy od drugiej strony. Ostrzeżenia najczęściej są dwustronne. I tak, nie jest to inaczej. Jest to znak uwaga płazy, taki sam jak był tam. Także to taka ciekawostka ze środka drogi. A my będziemy się widzieć już najprawdopodobniej na przystanku Błędów Szkoła. Znajdujemy się na przystanku Błędów Szkoła. Podstawowy kierunek linii do Benin Kościuszki. Ale oprócz tego mamy jeszcze od aż A do A do I innych wariantów kursu niż podstawowe. My udajemy się tutaj po przystanku Gołonóg, dworzec PKP. Także teraz trochę poczekamy na ten autobus, ponieważ będzie to ten kurs o godzinie 15:40. A my widzimy się. Już w autobusie. Także, tak jak mówiłem, w tym momencie przerywam drugi odcinek. I powiem Państwu o pustyni błędowskiej, o której się Państwo zaglądali przed chwilą w trakcie tego marszu. Ten marsz był dokładniej stąd, ogólnie z Jaroszowca, tutaj tak poza szlakiem i od tego momentu ze żółtym szlakiem przez całą pustynię aż do Błędowej Szkoły. To był około 14-kilometrowy marsz. Tu jest jeszcze widok satelitarny na pustynię. Proszę Państwa, sama pustynia leży w województwie małopolskim. Dopiero tutaj jest Błędów i tu dopiero tu jest Dąbrowa Górnicza i zaczyna się województwo śląskie. Z tej strony jest jeszcze województwo małopolskie i właśnie sama pustynia leży jeszcze w województwie małopolskim. Twoją wiedzę, co teraz powiem, będę podawał też w większości z Wikipedii, więc to. Leży w mezoregionie o nazwie Garb Tarnogórski. A sama pustynia
pustynia powstała w ten sposób, że głównie z działalności antropogenicznej. Co prawda na początku, jak się cofał lodowiec, jak były epoki lodowcowe, to akurat tam było takie miejsce, że zostały tam piaski, a do tego nie był ten region w takim dobrym położeniu, przez co tutaj była działalność wiatrów, działalność wody i doprowadziło to do powstania właśnie takich pustyni. Potem ta pustynia zaczęła zarastać w pierwszej fazie, ale wtedy pojawili się ludzie, którzy zaczęli ten teren mocno eksploatować i doszło do ponownego pojawienia się tam piasków, tym razem już o działalności o powodzie antropogenicznym. Następnie, już nowszy, zaczął się drugi proces zarastania, który jednak został powstrzymany, ale tutaj z kolei już w celach turystycznych, po prostu, aby zrewitalizować tę pustynię i doprowadzić do takiego stanu, w jakim była, bo jakby nie patrzeć, to jest ewenement, że istnieje coś takiego w takim kraju, w strefie klimatu umiarkowanego. Oczywiście umiarkowanego, przejściowego, ciepłego, jak dobrze kojarzę. I tutaj kończymy właśnie drugi odcinek z tej serii trzech odcinków. W pierwszym tego nie powiedziałem, ale one się pojawią tak 3 maja, pierwszy 16, drugi 17, trzeci 18. Dziękuję.